Halo? Dzień dobry, proszę pana. Moje nazwisko Zygmunt Białek. Czy ja się dodzwoniłem może do Biura Donosów Obywatelskich? Tak? Witam, proszę pana. Ja bym chciał, żeby pan mi pomógł. A jaka jest sprawa? Proszę pana, to jest po prostu niedorzeczne, co się dzieje na mojej ulicy ostatnio. Niech pan mnie posłucha. Mam sąsiada. Codziennie są Tak? libacje alkoholowe. Ale jak... Codziennie narkotyki. Codziennie jest głośna muzyka. Jakieś Ale znęcanie jak... pies. Słucham? Ale jakiej? Jestem z Białegostoku. Mieszkam na A na ulicy jakiej ulicy? Szkolnej 17. Proszę? Szkolna 17, proszę pana. Ja bym chciał panu zgłosić interwencję. Wiem, że pan się takimi Proszę, sprawami proszę zajmuje. pana, bo ja mieszkam na Szkolnej 17, jest pan? Proszę pana, ja znalazłem pana numer na stronie internetowej i zadzwoniłem pod ten Tak? numer, bo słyszałem, że pan bardzo ludziom pomaga. Proszę pana, wiesz pan co? Ja mieszkam na Szkolnej 17. A mogę wiedzieć pana imię i nazwisko? Zygmunt Białek. Kreszy pan się... Proszę pana, Proszę... jestem Zygmunt Białek, ja jestem mieszkańcem tego nowego bloku na Szkolnej 27. Ile? 27. Te nowe bloki tam się Szkolna pętli. 27 nie ma takiego numeru. Proszę pana, są te nowe bloki. W tych nowych blokach, proszę Jakie... pana, mieszkam. Tam przy pętli Jak... autobusowej. Jakie nowe bloki? Tam przy tym Jakie sklepie. nowe bloki? Proszę pana, tam przy tym sklepie mięsnym. Te takie ładniejsze budynki nowe. Proszę? Te nowe, ładniejsze budynki, proszę pana. Jakie? Naprzeciwko pętli, mówię panu adres, koło sklepu mięsnego. Koło Takie jakiego sklepu mięsnego? jest na Szkolnej. Sklep, proszę Na pana, szkolnej mięsny. nie... Proszę Nie pana, ma na szkolnej sklepu mięsnego. są nowe bloki, Szkolna 27. No niech pan przecież mi zaraz takich rzeczy nie mówi, przecież ja dzwonię z własnego mieszkania na Szkolnej, no. I To mówię przyjdź pan panu, do co? mnie. Słucham? To przyjdź pan do mnie. Proszę pana, no ale ja dzwonię po to, żeby pan mi coś zaradził na tym temacie. Szkolna 17, tam się złe rzeczy dzieją. No panu interweniuję w tym momencie, no donos składam. Proszę pana, Tam są jakieś libacje, jakieś dziwki przychodzą. Tak nie może być, no niech pan zareaguje. Ale pod jaką tą ulicą przychodzą? Na I numerem domu? Szkolna 17, no wnuczki przyjeżdżają, to aż wstyd w ogóle tam chodzić, żeby nie powiedziały Proszę rodzicom. pana, przestań pan takie pierdolić pierdoły, wiesz pan? Proszę pana, no ale jak pan się do mnie zwraca, ja składam panu donos. Proszę pana, No pan jest, ja, proszę pana, to może zaczniemy ja pana razem. i bardzo proszę, proszę powiedz mi imię i nazwisko pana. Zygmunt Białek, mówiłem panu. Jak? Zygmunt Białek. Szkolna 27, moje ten. Zygmunt Mieszkania 28. Białek, ulica Szkolna 27. Nowe bloki. Mieszkania 28. Szkolna 27, Mieszkania mieszkanie 28. 28. Proszę pana, nie ma takiego nawet bloku i Proszę pana, mieszkanie jak nie? 27. Proszę pana. Przestań Tak, słucham. Witam, dzień dobry. Moje nazwisko Paweł Kowalewski. Ja jestem menadżerem pana Krzysztofa Kononowicza. Czy mam przyjemność może z panią Anną Grodzką? Jest pan czyim menadżerem? Pana Krzysztofa Kononowicza. Aha, słucham pana. Ale dobrze się połączyłem, prawda? Tak, Anna Grodzka, słucham Witam, pana. witam, witam, dzień dobry. Proszę panią, dzwonię w takiej sprawie. Niedługo wybory w 2019 roku. Pani pewnie kojarzy pana Krzysztofa Kononowicza, który w wyborach tam w 2000, bodajże 6 roku startował na prezydenta miasta Białegostoku. Tak. Pan Krzysztof należy do partii, jest przewodniczącym partii Podlasie XXI wieku. Chcielibyśmy na przykład zaproponować pani współpracę, żeby pani dołączyła do naszej partii. O tym, co pan Kononowicz opowiadał o mnie, to wie pan, co to jest dość bezczelne. Nie, naprawdę, chcielibyśmy, aby pani wstąpiła w nasze szeregi, że tak powiem. No to niech pan sobie najpierw otworzy, co on o mnie Nie, mówił, a potem... wie pani, ja wiem, Nie, wiem, co, proszę pani, ja wiem, co było mówione. Owszem. Aczkolwiek, no, nie. człowiek się zmienia, tak? Każdemu należy dać szansę. No, chcemy jakby zawojować Nie, tutaj. no, no nie ma o czym mówić, także nie ma sprawy. Na Oj, a pewno nie. może mogłaby pani to przemyśleć jeszcze sobie przez jakiś czas? Nie, no, nie, na pewno już przemyślałam. Szkoda. No dobrze, to nie będę pani zawracał głowy w takim razie. Dziękuję bardzo za Proszę poświęcony mi czas. bardzo. Miłego dnia życzę. Dziękuję, do widzenia. Halo? Witam serdecznie, moje nazwisko Marcin Stankiewicz. Ja dzwonię z Ośrodka Badań Opinii Publicznej. Proszę pana, czy ja bym mógł przeprowadzić z panem krótką ankietę? Proszę, o co chodzi panu?
Proszę pana, przeprowadzamy jako ośrodek badań opinii publicznej, przeprowadzamy krótką ankietę na temat ludzi LGBT w Polsce. To ruch LPGD? LGBT. Ach. A ankieta jest, ankieta, jak wie pan, jest totalnie anonimowa. Mam do pana, ewentualnie jakby pan chciał, bo oczywiście możemy skończyć rozmowę. Mam do pana dosłownie, ile to, pan jest panem, więc tutaj akurat jedno pytanie nam ucieka, ale mam jeszcze tam 8 pytań takich bardzo prostych. To bardzo proszę. Dobrze. Pan jest mężczyzną, więc akurat pominiemy to pytanko. Proszę pana, jaki pan, no, w jakim przedziale... Byłem i jestem mężczyzną, kobietą nie. Bardzo, no to słyszę po głosie, proszę pana, słyszę po głosie. Proszę pana... Jak mnie mama urodziła, jak pan stworzył mężczyznę, tak i pozostanę. Proszę pana, w jakim jest pan wieku? Poniżej 18 roku życia, od 19 do 39 roku życia, od 40 do 59 roku życia, czy powyżej... Od 40 60? Do 50. Okej. Okay. Okej. Okay. Kolejne pytanko. Już niewiele nam pozostało, proszę pana. Tak. Jest pan osobą pracującą, na emeryturze, na rencie, czy osobą bezrobotną? Bezrobotną. Bezrobotną, dobrze. Czy jest pan w związku? Nie. Okej. Okay. Do wzięcia. A, ha, ha. Ja też jeszcze, proszę pana, jak pan tak sobie możemy trochę prywatnie porozmawiać, to też ja jestem. Proszę pana, kolejne pytanie. Jaka jest pańska orientacja seksualna? Jest pan gejem, homoseksualistą, lesbijką, osobą transpłciową czy biseksualną? Te drugie. Drugie. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Czy zamierza pan adoptować dziecko w ciągu najbliższych 2 lat? Proszę pana, adoptowanie dziecka to też dobrze. Proszę pana, pochwalam to, ale proszę pana, nie zawsze wychodzi tak jak trzeba adaptowane dużego dziecka z tego powodu, że tego dziecka i tak dalej, później pomiędzy rodzinami jest kłótnia. Rozumiem. Jeszcze zostały 2 pytania dosłownie. Proszę pana, czy uczestniczy pan w życiu ludzi LGBT? Chodzi na przykład na parady miłości? Nigdy w żadnej partii, proszę pana, oprócz swojej partii nie uczestniczyłem i tak dalej, proszę pana. I nie wiem, czy to LPGD, proszę pana, i proszę pana, z chęcią by się zapoznałby się z tą partią. Proszę pana, jeszcze jedno pytanie, ostatnie pytanie, już pana nie męczę. Czy jest pan na przykład dyskryminowany ze względu na pana orientację seksualną? Ale czego ja mam odczuwać? No dobrze. Okej, okay, proszę pana, to było ostatnie moje pytanie. Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas. Również dziękuję. Miłego dnia życzę. Pozdrawiam. Również miłego. Również dziękuję miłego. Bardzo. I ja pozdrawiam. I do widzenia panu. Do widzenia. Tak, halo. Halo. Dzwonię do pana, panie Wojciechu. No halo. No halo. No halo. No halo. No proszę odpowiadać. No wie pan, no ja chciałem pana bardzo przeprosić, że w ogóle tak dzwonię do pana. No właśnie, już pan, mam ten numer zapisany parę razy. Panie. No dobrze, wie pan, no mi się głupio zrobiło, dlatego dzwonię do pana. A, właśnie pan mówił, że ta osoba tu są dziewczyny nieletnie, jak to są pełnoletnie. No proszę pana, dobrze, to była taka, wie pan, zagrywka, panie Wojciechu, no. No to proszę mnie tak... Ja wie, proszę pana, ja dzwonię do pana, żeby pana przeprosić, że za istniałą sytuację po prostu, no. No to proszę takiego więcej po prostu nie... Bo ja nie podaję na wizji pana numer, że rozmawiamy, to rozmawiamy, ale po prostu proszę... Ale wie pan, ja też nie podaję pana numeru na wizji. No, bo pan wrzuca moje filmy na swój kanał. Ale ja pana filmów nie wrzucam na pana kanał. A co, pan ogląda? Ale nie rozumiem, co oglądam. Ja teraz nie będę rozmawiał. Wie pan, ja wiem, że pan ma stream, ale no, kiedy można się do pana dzwonić, jak nie teraz? Porozmawiajmy teraz przy ludziach, porozmawiamy przy ludziach w takim razie. Halo? Ja muszę wyjść do ubikacji. To załatwić się nie mogę? No przecież możesz pan, kurna, się no załatwić, no. Bo jadłem obiad, pyszny, poczęstowałem dziewczyn, schabowe usmażyłem, ziemniaki. I... A mizeria matka była? Słucham? Mizeria była? Tak. No to bardzo dobrze, też dzisiaj jadłem mizerię, panie Wojciech. No trzeba właśnie
7 godzin jechały. A to skąd one są? Skąd one są? Z Gdańska. A z Gdańska to 7 godzin, no to daleko, to jasne. Dobra, ja będę kończył. Dobra. To jeszcze raz przepraszam, do zobaczenia kiedyś tam, no. Dobra. No, na razie.